Katolickie Liceum w Cieszynie jest szkołą dla wyjątkowych uczniów. Uczniów, którzy mają dosyć powszechnej szkolnej anonimowości. My tworzymy swego rodzaju niewielką społeczność, w której ja jako nauczyciel doskonale znam pasje, ambicje i marzenia zawodowe swoich uczniów. Pracując w niewielkich grupach klasowych, mam możliwość realizacji jednego wspólnego, najważniejszego celu, jakim jest najlepiej zdana matura. Czy nam się to udaje? Wystarczy prześledzić losy naszych absolwentów, obecnie studentów najlepszych uczelni w Polsce i za granicą. Wreszcie najważniejszy atut naszej szkoły. Niemal nieustannie uczymy naszych uczniów pewności siebie. W ramach debat oksfordzkich, w ramach dyskusji na lekcjach filozofii, historii, języka polskiego uczymy się swobody wypowiedzi, umiejętności niezwykle przydatnej w ramach różnego rodzaju egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych. Nasi uczniowie nigdy nie stoją w cieniu, zawsze odważnie bronią własnego zdania. Ja wiem, że tak jest. Uważam, że bardzo dużym atutem naszej szkoły są na pewno sale lekcyjne. Są piękne, są odnowione, odrestaurowane. My spędzamy w nich większą część naszego dnia, więc ważne jest, żeby młodzież się dobrze czuła w otoczeniu, w którym spędza wiele godzin. Uczę w tej szkole już prawie 20 lat. Nauczanie tutaj polega na relacji mistrza z uczniem. Relacja ta oparta jest zarówno na wzajemnym szacunku, jak i zaufaniu do siebie. Jeżeli do tej relacji dodamy pasję nauczania, 6-8-osobowych grupach językowych i zwiększoną ilość godzin językowych, to wynik jest prosty. Uczniowie kończą naszą szkołę z bardzo dobrą znajomością języka obcego. Macht mit für junge Leute mit Spaß am Deutsch. Jestem nauczycielem języka angielskiego od kilkunastu lat. Język angielski stanowi istotne narzędzie w zglobalizowanym świecie, w którym obecnie żyjemy. Dzięki warunkom stworzonym w naszej szkole, czyli małolicznym grupom oraz zwiększonej ilości godzin na naukę, uczniowie bardzo szybko pokonują barierę w komunikacji i można obserwować z lekcji na lekcję ich postęp i radość, która płynie z nauki języka angielskiego. Join us and enjoy English. Myśląc o naszym liceum, widzę wyjątkową szkołę w samym sercu tego miasta. Lubię tutaj uczyć. Czuję się bezpiecznie, jak u siebie. I nie tylko moi uczniowie, ja również realizuję tutaj moją pasję – język francuski. A bientôt dans notre école! Nasza szkoła umożliwia nam wiele ciekawych możliwości, jak i również indywidualne podejście nauczyciela do ucznia. Jednym z największych plusów naszej szkoły jest to, iż możemy prowadzić swobodny dialog z nauczycielami, który polega na wspólnym zaufaniu i swobodnym dialogu. Uczęszczałam tutaj do gimnazjum, jednak chciałam spróbować innego szkolnego życia, więc poszłam do innej szkoły, ale wróciłam, bo tęskniłam i jestem teraz tutaj. Tęskniłam za przyjaciółmi, za nauczycielami, za tą atmosferą. Reprezentujemy samorząd uczniowski naszego liceum, który jednoczy, umacnia i pomaga. Bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz organizujemy szlachetną paczkę. Słowem, które kojarzy mi się z naszą szkołą, jest nadzieja, bo właśnie taką nadzieję każdy uczeń otrzymuje. Otrzymują ją od nauczycieli, którzy prowadzą ich w sposób, można powiedzieć, indywidualny, ponieważ lekcje są prowadzone w małych grupach, także kontakt nauczyciela z uczniem jest o wiele łatwiejszy. W ten sposób można przekazać więcej wiedzy pozyskać na danych przedmiotach. Tak jak kolega powiedział, atmosfera w naszej szkole jest niesamowita. Takiej atmosfery nie doświadczymy w innej szkole. Ta atmosfera jest po prostu rodzinna. Jest to niesamowite podejście nauczyciela do ucznia i ten kontakt jest po prostu nieporównywalny. Na pewno fajną rzeczą jest kontakt uczeń-nauczyciel, ta relacja przede wszystkim.
Ale też fajną sprawą są częste wycieczki. Tak, mamy po prostu taką różnorodność wycieczek i jeździmy sobie po Polsce, na przykład byliśmy ostatnio w Krakowie, w Warszawie też, ale mamy też wycieczki zagraniczne, na przykład na jarmarki świąteczne do Wiednia, teraz w tym roku byliśmy w Ołomuńcu, mamy też wycieczki takie szkolne do Rzymu, na przykład na rekolekcje, w tym roku jedziemy do portu, już nie możemy się doczekać. W Londynie też byliśmy na takiej wycieczce językowej i przede wszystkim mamy fantastyczne wymiany z Francją i z Niemcami i to jest coś naprawdę fantastycznego, bo się budują takie fantastyczne relacje z innymi. Nauczyciel ma bardzo fajny kontakt z nami też, może z każdym porozmawiać, jak ktoś ma problem z nauką, można po prostu się zapytać, tak? Nie jest tak, to nie jest 30 osób w klasie, że jest tak wielki problem z takim indywidualnym kontaktem z uczniem, także to jest ogromną zaletą w naszej szkole. Zapraszam wszystkich na dzień otwarty 25 kwietnia od godziny 9 do 13. Czekamy na wszystkich. Przyjdź i zobacz.